Siemanko, ja jestem Rosy, zapraszam was na Overwatcha, zagramy sobie dzisiaj pieprzem, jest to rywalizacja, także lecimy od razu tutaj z tematem. Świątynia Anubisa to jest mapa, z tego co właśnie pamiętam. Już jest pierwsza śmierć, jak to spoko. Jak na razie będę sobie próbował tutaj działać pieprzem, jak już zresztą wspomniałem. Ostatnio mi się dosyć ta postać spodobała, bo generalnie to zbytnio nie grałem, ale jak tak przez jakieś 2-3 mecze tam trochę mi dobrze nim poszło, to dosyć go polubiłem i nawet fajna postać, nie? O kurde, oj jacie! Co tam się dzieje? A tu działko jest ustawione, no to ładne ma miejsce. Bastion też jest zajebisty. Jeśli chodzi o te działko, naprawdę wystarczy w jednym strategicznym miejscu się ustawić, to sami wszyscy pocelowni się wbijają, no to jest też bardzo dobra postać. No, ja teraz nawet nie wiem, jak się tam do niego dostać, nie? O, nie ma co. Dobra, ja zapominam też, że on ma jeszcze życie. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, bo no mówię, zbyt często tym postacią nie grałem ani zbyt dużo. Chodź tu! O, mam cię! Kurwa, przyładowanie akurat, nie? No dobra, pierwsza... Ej, pierwsze zabicie jest! Zapominam, że tutaj R2 strzał to jest ten taki najbliższy dystans, a L2 to leci taka kula z tego złomu na... To jest na dalszy dystans bardziej. Zajmuję punkt! Tak, właśnie chodzi o to, że mamy jeszcze całe 2 minuty na to, żeby zająć punkt, ale coś słabo nam to idzie jak na razie. Chociaż już tam jedna osoba widzę przejmuje ten punkt, to może coś z tego wyjdzie jednak, bo zaraz tutaj się wszystko okaże. Spróbuję tutaj też się wbić, żeby zajmować ten punkt. O, już tam są. No i kurde, już tam też są. Najgorsze jak wszędzie są ustawieni. Kurwa. Znowu widzicie? Znowu to samo, nie? Już, aj, nie zdążyłem w ogóle. Gdyby nie ten tank, oni tam byli tak ładnie ustawieni, już miałem tą jego umiejętność specjalną. Byście zobaczyli, jak on wtedy na pita, to jest po prostu poezja. No, spróbuję się tam jeszcze raz wbić. Nie, no naprawdę słabo, czy przyjęcie punktu nam idzie. Co nie znaczy od razu, że musimy cały mecz przegrać, gdy jest jakoś do 3 punktów, do 3 punktów się gra. No zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Chodź tu. Masz przejebane, dziękuję. Dobra, do 400 żyć tutaj nam wróciło, także nie jest tak źle. Ja bym sobie tutaj z chęcią szedł. O i o to mi chodziło, kurde, o to mi chodziło i tak nie wyszło. Co to mi w ogóle dało, ja pitole. Zaraz się wkurzę i sam wezmę tego bastiona po prostu i się kurde ustawię tam. Będzie miał wtedy. Zobaczymy, spróbujemy bastionem w takim razie, skoro już tak średnio coś tym większym idzie, to weźmy tego bastiona, spróbujemy. Przejmuję cel! No, z tym bastionem to jest tak właśnie jedno strategiczne miejsce, po prostu wystarczy, ustawimy się i już wszyscy są nasi, naprawdę. Uwaga, leci! Zostało 30 sekund. Świetnie, nie, dobra, nie ma co już. Ja pitole! Szkoda, że ja nie mam znajomych. Zostało 10 sekund. Czas ucieka! No. No ta dogrywka to nas by dużo nie jela. Szkoda, że ja nie mam znajomych, którzy graliby w Overwatcha, to zawsze... Jest inaczej, zupełnie inaczej się gra z znajomymi niż jak samemu tylko. Słuchajcie, ja będę mądry też, ja się ustawię w tym miejscu. No. Jakoś tutaj będę ich cisnął. No i proszę. Zdobyliśmy cela. Fakt, że w dogrywce dopiero, ale jakoś nam się udało. To zawsze ten pierwszy punkt jest o wiele łatwiej zdobyć niż ten drugi. Ten cel B zawsze jest tak ustawiony już, że oni bezpośrednio wychodzą, mają go przy sobie, także tam już jest dosyć ciężko. Teraz mogę tutaj już spróbować. O, patrzcie. I pięknie! Dobra, udało się, tylko teraz się schować, podleczyć się trochę. Okej. Okay.
rozpoczynam ostrzał. Słuchajcie, teraz w tym miejscu wieś. Byk. Dobra, podleczenie. No jak na razie, o, nikogo nie strzelam, dopiero teraz tutaj się pojawili. Zastanawiam się tu, gdzie ta opona jest. Ale chyba nie tu. Zajmuję cel. Czemu oni nie zajmują tego celu, jak tam nikogo kurde nie ma? Bez problemu by mogli. Wow, seria 5, 3 zabitych. No to zajebiście, dobrze idzie. Niech oni tam sobie zajmują, a ja tutaj im pomogę bardziej. Na dystans ich będę zabijał. O, wiesz tu. Okej. Okay. Nie jest źle, powiem wam szczerze, nie jest źle. Teraz jestem dosyć zadowolony z rozgrywki. Jak będę zaczął się próbował, będę raczej próbował się w nich wbić tym czołgiem, żeby ich tam zacząć kosić. Bo już mam tą umiejętność specjalną, od dłuższego czasu już mam tą umiejętność specjalną załadowaną, ale jeszcze nie chcę jej używać, żeby jej tam dosyć nie zmarnować. No, dobra, słuchajcie, nie ma już co, można teraz chyba... O, jeszcze tu jest jeden kolega, dobra. 30. No ładnie tutaj w naszej drużynie teraz to wygląda. Jak to ja mam 11-6, no to niezbytnio, ale zawsze. Aj, zły moment, wybrałem jeszcze na to. Dobra, jedziemy z nimi. Okej, dwóch zabitych jest, weszło dwóch, seria 10. I koniec rundy pierwszej, dziękujemy bardzo. Zakończone. Dosyć ładnie to wygląda wszystko, jak na razie idzie w dobrym kierunku. Ale jeżeli teraz przeciwnicy zyskają 3 punkty, wiadomo, przegrywamy, my mamy tylko 2, oni będą mieli 3, ale na to im nie pozwolimy, także znowu wezmę sobie Bastiona. Zobaczymy, jak teraz im poleci. O no. Okej, już się ustawiłem w dość bardzo strategicznym miejscu, mam nadzieję, że to ich będę kosił, będę ich zabijał. Jak na razie musimy, teraz oczywiście role się odwróciły, my musimy obronić 2 cele, które wcześniej oni musieli bronić. A teraz tego wtarczyć mam nic tutaj nie da. O, super, 90. Tak jest, to mi się podoba, likwidujesz kolejnego. Jest okej na razie, jest okej, choć myślałem, że jeszcze lepiej będzie. A, patrzcie, jak on mnie tutaj wziął. O proszę, kurde. Miał bardzo małe pole manewry, ale jednak udało mu się mnie zabić. Ale dobra, teraz spróbuję jeszcze raz się ustawić w tym punkcie. A jeżeli nie w tym, to już... Chyba już nie w tym, bo tutaj widzę, że oni zaraz będą do tego podchodzili. Przejdź przez źrenicę. Ej, to może ja już też się tam ustawię w sumie. Tak, to będzie... O Jezu, to będzie dobry pomysł. No a teraz to... Kurde, wiedziałem, że mnie teraz zniszczy, już teraz nie miałem szans. 15-9. O kurde, ale oni nam przejęli ten punkt, no to jest... No niedobrze, niedobrze wróży na pewno. Dobra. W każdym bądź razie teraz tutaj się ustawię. No i trzeba bronić, no ale też ciężko widzę będzie, bo oni tak szybko przejęli nam ten punkt. Mamy całe 7 minut jeszcze na przejęcie tego punktu, także... Co sądzę, że im to się uda bez problemu, nie? Ja tu ich będę próbował cisnąć. Dobra. Wtedy też byłem w tak fajnym miejscu tutaj ustawiony. A, jeszcze tutaj mogą iść jakoś na boku. Okej. Okej, smoczek, lecimy. Dobra. Nie! Kurde, oj, jaciul, oj, jacie. Oni już się wbili w nasz punkt, także niezbyt fajnie to wróży. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Szybko tam się ustawię. Może tam się jeszcze uda, widzę, że tutaj jeszcze nawet tych wrogów nie było zbytnio. Dobra, nie ma co strzelać w powietrze, tu amunicję marnuje. Poczekamy sobie trochę na nich. Tutaj ten złomecz działa. O, jest łucznik, proszę bardzo, jest łucznik. Aj. Teraz, kurde, gdzie on, kiedy on wyjdzie? To jest pytanie. Łucznik to mnie nam... Łucznik tak szczerze, jeżeli on weźmie sobie... Okej.
jeżeli naciągnie na maksa, kurde, cholera jasna, jeżeli łusik naciągnie na maksa dwie strzały, to oczywiście mam je na hita, nie? Nawet z tym bastionem to i tak nie ma różnicy. O, teraz mnie tutaj zabił. Nie no, nie żartujcie sobie, jacie, ale aż tak? Naprawdę, już koniec rundy, już przegraliśmy, ale oni nas zjechali jak psy, ale dobra. O, super, no to jeszcze jeden mecz będzie, teraz to już jest decydujące starcie. Kto wygra, wygrywa całą pulę, wygrywa wszystko, jeszcze raz bierzemy Bastiona. Przygotuj się do ataku. Generalnie bohaterem dzisiejszego odcinka miał być Wieprzu, ale że no już na początku mi nim niezbytnio szło, no to jednak wziąłem tego Bastiona. Także tak to wygląda. Słuchajcie, ja ucinam oczywiście te 50 sekund jak stoimy jeszcze w bazie, no bo one są dosyć no nic nieznaczące i niepotrzebne. One tutaj czas zabierają, także nie ma co przyciągać w filmiku, także ja to wszystko od razu usuwam. Niepotrzebne takie senki. Jak czekamy w bazie jeszcze na rozpoczęcie meczu, to no tego nie będzie. Dobra, tam jest... Oczywiście, oczywiście, musiał skieprzyć, nie? No dobra, ale próbujemy. Jest tam działko. Dobrze! Działko zniszczone! To jest dopiero, kurde, punkt dobry. Dobra, jest na maksa już HP odzyskane. Zobaczmy dalej jak tutaj się prezentuje, bo teraz my mamy przejąć oczywiście. O i teraz on już mnie zniszczy, tak. To już niestety było pewne. No jak widzicie, trzy strzały, dwie strzały, w zależności jak tam trafi, to po prostu jest od razu koniec. Kończy nam się czas. Szczerze to my... Zajmuję punkt! Oj, ciężko będzie, ciężko będzie. 68% mam dopiero załadowanie zdolności specjalnej, szkoda. Za Valhalę! Dobrze, zdobyliśmy cel! Genialnie po prostu. To teraz musimy kolejne cele zdobyć, żeby wygrać to w ogóle. Aj! Ciężko, ciężko było. Jeszcze wieprzy mnie rozwalił. Dobra. Ale nie jest tak źle. 21-14, jeżeli chodzi o statystyki. O! Chyba, oj, przegraliśmy. No niestety nie wyszło. A jednak wygraliśmy! O kurde! Jeszcze jednak jest dodatkowa runda. No, to ładnie. Runda czwarta nam się kroi, dobra. Także jak mówię, to wam wycinam teraz. Będziecie mieli jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. I od razu będziecie mieli już zaczęcie meczu. Okej, okay, ponownie zająłem to samo miejsce co poprzednio. Zobaczymy jak to teraz wyjdzie, może mnie tak szybko nie skoszą, bo już tutaj barierę mam aktywną. Także jakoś to tutaj może teraz lepiej wyglądać. A, zaraz się okaże wszystko. Tak widzę, że jest dosyć ciężko, dobra. Ale nie no, ta bariera jednak bardzo dużo mi daje, szczerze powiedziawszy, nie? Oj, oj, ciężko. Oj, kurde, nikogo nie zabiłem, no nie. I tutaj... Ilu? Pięciu ich tutaj było? Wszyscy tutaj byli no sporo. Pięciu ich gdzieś było, byli ustawieni, także ciężko było się do nich tak już tutaj dotrzeć, żeby ich zabić, bo oni tutaj strzelali we mnie, od razu się chowali, także w sumie przemyślanie to robili. I już widzę, że już... Czekajcie, jaki zająć punkt? No to my zajmujemy, przecież oni mają zająć, nie musimy obronić. Coś mi się kwestie pomyliły chyba, ale już miesza z tym. Ja się spróbuję tutaj ustawić. Tak, a ten w ogóle. O, pięknie. Ja wiem, że mu nawalam w tą barierę, ale zawsze to spowoduje, że ona mu osłabnie wtedy. O, widzicie, już teraz nawalałem w niego. Nie jest źle, 56 likwidacja, no to zawsze coś. 18 likwidacji, on mi trochę zasłania tutaj widok, dobra. Teraz już lepiej.
chodź, chodź. Cholera! Daj, zająłem się tamtym żołnierzem i tutaj patrzcie, wbili się w nas. Smugę dosyć szybko zabiłem. Dobra, lecimy. 88% umiejętności specjalnej, to może dam znaka. No, nieciekawie to wygląda i teraz już jak zajmą cel, to będzie porażka, nie? To chyba, że jeszcze będzie runda kolejna, no to już by mnie to zdziwiło, tak szczerze. O kurde! O kurde! Cholera, nie miałem po prostu jak się dostać, no. Nie miałem jak się, nie miałem, nie zdążyłem się wydostać. Likwidacja, stóweczkę dostał. Okej, okay, ja już też mam gotową super zdolność. Co i tak się... Nie, dobra, lecimy z nimi. Nie ma żartów, widzę. Ej, kurwa, ja to zaraz zmarnuję, nie? Ja nienawidzę, tak? Wziąć umiejętność specjalną, którą się zmarnuje. No dawaj, 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 wychodź teraz. Taki kozak byłeś, to chodź tu. Dobra. Aj! Nikt mi nie pomógł z tym żołnierzem, a kurde, mieli okazję też go zabić. A, no to był wizjer taktyczny, także też ciężko by było. Dobra. Można wybaczyć moim, wszystko jasne. Teraz kurde, już tutaj do nas się wbili. O, pięknie, już mnie rozjebał, tylko wyszedłem. Dobra, na szybko spróbujemy tego wieprza. Może teraz już trochę lepiej nie pójdzie, oni tutaj dosyć blisko są. Na to jest jednak trochę bardziej zimny. Teraz zobaczymy, jak to z nim wyjdzie. O kurde! Dobra, wycofanie się udało. Dobra, dobra, jest okej, okay, jest dosyć dobrze. No kurde! Czy wy widzicie, ilu ich tu jest? Przecież my nie mamy z nimi szans. Nie ma co po prostu. Za dużo ich jest tam nawalonych. Nie ma jak się nawet dostać do nich. No, w każdym razie mecz był bardzo zadziarty, kurde, nie wiem, no bardzo trudny mecz, tak. Będę tu bawił w jakieś wyrafinowane słownictwo, co ja jestem. Mam cię! Dobrze! Zostało 60 sekund. Mają 60 sekund na przejęcie tego. No, teraz tego tu nie można w ogóle dotknąć, okej. Nie ma co, nikogo chyba nawet nie zranił tym swoim smoczkiem. Kurde, i zmarnowałem, już go chciałem wziąć do siebie. Gdzie on jest? No, ja tą swoją super zdolność trochę zmarnowałem, tak bardziej nawet niż trochę. Dobra, zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie, nie? Bo jeszcze tutaj... Cholera, jeszcze trochę tego mecz będzie. Nie, no ludzie! Kurde! Cholera, no! Akurat w takim momencie nie wyszło mi. Przejmą jak cholera przejmą. Albo nie przejmą. Mamy mecz zakończony i teraz będzie decydująco. Decydujący wynik, czy wygraliśmy, czy nie wygraliśmy. Wynik końca. Nie, po prostu nie wierzę. Porażka! Yeah! A remis! O! No tak, no 3-3, no to 3-3, nie? Ale powiem wam, teraz tak szczerze, remis pierwszy raz w życiu mam w tej grze. Ale spoko. No dobra, mecz był zacięty, jak sami widzieliście, fajny było.
mi się ogólnie podobał. Jeżeli wam się również ten mecz podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, bo taki mecz będzie o wiele więcej z Overwatcha i nie tylko z Overwatcha, z innych gier również. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia, siema!